Jak mamy niedobór witaminy B12, to mogą następować takie objawy z różnych narządów w naszym organizmie. Może to być po prostu, może to być taki stan anemiczny, czyli zmęczenie, takie jakby powiedzieć przesilenie, nie wiem, jesienne. Jak na przykład ktoś może sobie pomyśleć, że pracuje za dużo albo nie wiem, nie dosypia i dlatego jest zmęczony, a może być to jednocześnie niedobór witaminy B12 pogłębiający się, bo ta osoba nie wie, że ma zbyt mało tego składnika. To nie jest też tak, że tylko weganie mogą mieć niedobory oczywiście, bo tak jak mówiłam wcześniej, jak ktoś ma problemy z kwasem solnym w żołądku, czy na przykład z jelitami, to ta osoba też będzie miała niedobór witaminy B12 oczywiście. Objawy ze strony układu nerwowego to są chyba takie najczęstsze objawy, które ja obserwuję u osób, które mają niedobory, czyli jakieś parestezje, mrowienia w rękach, w nogach, współcze mięśni, jakieś na przykład stany depresyjne, osłabienie siły mięśni, ogólnie tego typu rzeczy. I trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś ma taki wysoki niedobór tej witaminy przez długi czas, to te wszystkie objawy mogą się utrzymywać, nawet jeżeli ten niedobór zostanie wyrównany, bo może być to nieodwracalne, te zmiany w układzie nerwowym. To przez ten wysoki też poziom homocysteiny. W przypadku niemowląt wegańskich też jest to bardzo ważne, że wysoki poziom homocysteiny może u nich też uszkadzać układ nerwowy i następują takie objawy jak utrata odruchów ścięgnistych, dystrofia, osłabienie mięśni i też zahamowanie wzrostu i odmowa jedzenia. I ogólnie niemowlęta często są wtedy mniejsze w porównaniu do rówieśników i jakby bardziej ospałe, takie bez życia. Najczęściej objawy występują pomiędzy 4. a 10. miesiącem życia, ponieważ wtedy się wyczerpuje ten zapas z życia płodowego, który dziecko ma od mamy. Jeżeli mama ma niedobór podczas karmienia, bo witamina B12 przychodzi do mleka, więc jeżeli mama w czasie ciąży ma odpowiedni poziom i później podczas karmienia też suplementuje, to dziecko ma po prostu tą witaminę z mleka mamy, dopóki nie zacznie rozszerzać sobie diety, bo wtedy, dopóki rodzice nie zaczną rozszerzać diety, bo jak dziecko będzie miało już tą dietę rozszerzaną, to wtedy też proponowałabym już, żeby jakąś tam suplementację z witaminą B12 wdrożyć. I jeżeli mama ma niedobór podczas karmienia, no to oczywiście dziecko nie ma skąd wziąć, bo ma niski zapas w organizmie z życia płodowego i jeszcze dodatkowo nie ma skąd wziąć, więc po prostu te objawy się pogłębiają. No jest niestety w literaturze dużo takich przypadków niemowląt z niedoborem witaminy B12 opisanych. No głównie są to wegańskie niemowlęta. Jest też mechanizm oszczędzania oczywiście witaminy B12 w organizmie. Ta witamina może się kumulować i po prostu na takiej zasadzie resorpcji zwrotnej po prostu sobie tak krążyć w organizmie z kwasami żółciowymi do wątroby przechodzi i tak dalej. Ale to też jest bardzo ważne, że to jest indywidualna sprawa. Może być tak, że ktoś ma dobry zapas witaminy B12 i przez kilka lat, spotkałam się nawet z takimi osobami, które przez kilka lat nie miały niedoboru, mimo że nie suplementowały, ale też spotkałam osoby, które po 3 miesiącach po przejściu na dietę wegańską już miały niedobór witaminy B12, więc ja bym od razu tutaj zaczęła suplementację zaraz po przejściu na tę dietę. I jak możemy zbadać poziom witaminy B12 i ogólnie, czy nie mamy niedoboru? Przede wszystkim możemy sprawdzić poziom tej witaminy w surowicy, co jest mniej precyzyjnym badaniem, no bo stężenie całkowitej witaminy B12, tam mogą być też te analogi nieaktywne, o których mówiłam wcześniej, więc jeżeli ktoś na przykład suplementuje spirulinę, to może być tak, że ma w normie poziom witaminy B12 w organizmie, a jednocześnie w tkankach ma wysoki niedobór. Dlatego na przykład jak ja rozmawiam z pacjentem, no to pytam się o różne rzeczy, co je, od jakiego czasu suplementuje, czy ta suplementacja jest w ogóle regularna i sprawdzam stężenie albo całkowitej B12, albo też sprawdzam morfologię, bo z morfologii można czytać jak z kłusów kawy, ale dodatkowo można zrobić inne badania, które no rzadziej mi się zdarza zlecać, bo one są dość i trudno dostępne i droższe. Opcjonalnie homocysteina jest łatwiej dostępna, ale homocysteina może być też, jej poziom może być też w miarę ok, jeżeli jest duże stężenie kwasu foliowego, jeżeli ktoś je dużo kwasu foliowego, więc też nie jest takim super precyzyjnym pomiarem. Kwas metylmalonowy jest złotym standardem, jest uznany za złoty standard, dlatego że witamina B12 jest jedynym czynnikiem w organizmie, który redukuje kwas metylmalonowy i dlatego jak brakuje B12, to prowadzi się stężenie, znaczy jest wyższe stężenie
surowicy, ale też kolodę C. I ogólnie myślę, że kolodę C jest chyba najlepszym wskaźnikiem. Dlatego, że kolodę C jest to taki transporter witaminy B12, czyli to jest coś takiego jak... A nie mówiłam o transferynie w przypadku żelaza. To w każdym razie to jest transporter. To jest tak, że on przenosi tą aktywną formę witaminy B12 do tkanek. Jeżeli na kolodę C jest niski poziom B12, to w tkankach na 100% jest niski poziom. To jest trudno dostępne badanie. Chociaż w Polsce coraz częściej można spotkać, natomiast za granicą, na przykład w Niemczech jest to popularne. Jak możemy tutaj sprawdzić, czy nie mamy niedoboru witaminy B12? Po morfologii, tak jak mówiłam, że to widać. Na przykład tutaj mamy obniżony poziom hemoglobiny, hematokrytów, erytrocytów. To tak jakby wskazuje na niedobór żelaza najczęściej. I czasem jest tak, że jak ktoś idzie do lekarza i lekarz na przykład nie wie, że ta osoba jest na diecie wegańskiej, to może poprosić o suplementację żelazem i tutaj ta suplementacja nie będzie efektywna, no bo po prostu jest jednocześnie niedobór witaminy B12, a nie tylko żelaza. I rośnie poziom MCV, czyli średnia objętość krwinki czerwonej. Jeżeli to rośnie i stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych, jeżeli rośnie, to znaczy, że coś jest na rzeczy. I tutaj albo jest niedobór B12, albo kwasu foliowego. I tutaj ta witamina faktycznie była w niskie stężenie tej witaminy w organizmie. I zobaczcie, jaka jest norma W111 do 911. To jest bardzo szeroka norma, gdzie najlepiej jest mieć powyżej 500, bo poniżej 300 to już są no niedobory. Takie już poniżej 300 na pewno jest niedobór w tkankach, a czasem jest tak, że ktoś ma na przykład 210 i myśli, że już jest dobrze, że przecież nie trzeba suplementować, jest dobry poziom. Oczywiście mogą być zastrzyki, ale naprawdę to jest tak, że zastrzyki są bolesne, a suplementacja jest tak samo efektywna. No i może być żywność fortyfikowana, ale nie polecałabym w przypadku osób, które nie jedzą w ogóle produktów pochodzenia zwierzęcego, bo to jest za mała, zbyt mała dawka tej witaminy w organizmie. Tutaj na tym slajdzie macie taką przykładową właśnie suplementację. Wszelkie takie
takie rzeczy, które są dodawane do gleby. I są rejony na świecie, gdzie tego selenu jest więcej w glebie, a są takie, gdzie jest mało. I w Polsce to nie jest jakiś taki super, nie wiem, to nie jest gleba super deficytowa w selen, ale jest niskie stężenie niestety. I tutaj było badanie już przed kilku lat i sprawdzano stężenie selenu w surowicy u osób zdrowych. I okazuje się, że na przykład w tych rejonach, gdzie faktycznie selen jest w dużej ilości, na przykład Argentyna, Iran, jest wyższe stężenie w organizmie. Natomiast tutaj w Polsce no to jest nisko. Ogólnie niedobór to jest poniżej 45, bo to jest w jednostce nanograma na mililitr. Niestety stężenie selenu we krwi to nie jest super miarodajne badanie, bo też nie wiemy, czy ten selen, który jest we krwi, czy on ma, czy jest aktywny. Natomiast jak chcielibyście zbadać bardziej aktywne, zrobić bardziej precyzyjne badanie, to selenoproteina P na przykład może być, albo peroksydaza glutationowa, ale to pierwsze, to też nie jest super efektywne, bo to jest też tak, że ten enzym jeszcze przez długi czas, jak jest niedobór selenu, jeszcze działa dobrze. Ta selenoproteina P to jest taki przenośnik też selenu w organizmie. Z tym, że tak, ja myślę, można zrobić pomiar stężenia selenu. Czy to jest konieczne w 100%? Trzeba to indywidualnie rozpatrzyć, bo to nie jest też tak, że tak jak w przypadku B12, że to jest tak bardzo, chociaż za mało jeszcze wiemy na temat selenu, ogólnie w diecie roślinnej i ogólnie w diecie. No i następnym składnikiem, o którym już wcześniej wspomniałam, jest jod. Ja też zwróciłam uwagę na to, że weganie po pierwsze jedzą sól jodowaną, sól himalajską, więc mają mało jodu i w badaniach wśród wegan i wegetarian, to było badanie na Słowacji, okazało się, że roślinożercy są właśnie bardziej narażeni na niedobory jodu, co sprawdzano w jodzie, który był wydalany z moczem. Można zrobić badanie jodu w ten sposób, że po prostu sprawdza się wydalanie dzienne moczu i po prostu sprawdza się w tym, ile jodu jest wydalane. Jeżeli jest powyżej 100, przepraszam, poniżej 100 mikrogramów na litr, to wtedy jest niedobór, bo się ten jod zatrzymuje w organizmie. Ale też można po prostu sprawdzić poziom TSH czy hormonów tarczycy i zobaczyć, czy kontrolować, czy wszystko jest w normie. Co do zawartości jodu w diecie, no to mamy takie same źródła jak osoby na diecie tradycyjnej, czyli mamy sól jodowaną, czy himalajską jodowaną, mamy wodorosty, mamy wodę i no możemy przeprowadzić się nad morze, dlatego że tam jedzenie będzie miało trochę więcej jodu, ale też jod jest w atmosferze. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli używamy soli, to też nie można za dużo używać soli, no bo sól, wiadomo, też zawiera dużo sodu, więc wzrasta ryzyko ciśnienia tętniczego. Myślę, że tak pół łyżeczki soli na dzień dla osób zdrowych to jest w razie czego ok. Do tego może być na przykład woda. Można jeść wodorosty 2-3 razy w tygodniu przykładowo. Można dodatkowo suplementować jod. Jeżeli ktoś nie soli, jeżeli ktoś ma na przykład naciśnienie tętnicze, to może sobie ten jod suplementować, ale uwaga, to też pod kontrolą lekarza lub dietetyka, dlatego że w przypadku niektórych chorób, na przykład choroby Hashimoto, suplementacja jodem może być wręcz szkodliwa, bo może pogłębiać stan zapalny tarczycy. Co do wodorostów samych w sobie jako źródło jodu, to nie wiemy dokładnie, ile jest jodu w tych produktach, bo może być no, od 16 mikrogramów na gram do nawet 8165 mikrogramów na gram produktu. To wszystko zależy od tego, gdzie te wodorosły rosły, co rosło obok nich, jaka była temperatura wody, jaka była pora roku i tak dalej. Ale można po prostu profilaktycznie te wodorosty jeść i po prostu wybierać sobie jedne z tych. No i jak bierzemy pod uwagę dietę roślinną, to co powiedziałam wcześniej, powinna być oczywiście urozmaicona, tak jak każda dieta powinna być urozmaicona. To, że my jemy, znaczy powinniśmy jeść głównie takie produkty, to nie znaczy, że ktoś na diecie tradycyjnej tych produktów nie powinien jeść. Oczywiście, że też te osoby powinny jeść te produkty. To są takie główne grupy produktów, które są w zasadzie najbardziej potrzebne w diecie roślinnej, ale można też zaopatrzyć się w jakieś produkty, które kupujemy, które są trochę droższe, które kupujemy specjalnie po to, żeby dostarczyć jakiś wyjątkowych składników odżywczych, jak suplementy z witaminą D czy B12, jak na przykład tofu i napoje wzbogacane w wapń. Też jak na przykład mamy teraz, już będzie teraz coraz mniejszy dostęp do świeżych owoców i warzyw, to możemy używać
żeby jeść kolorowe warzywa i owoce, dlatego że te kolory odpowiedzialne są za składniki. Na przykład w pomarańczowych, zielonych czy w żółtych warzywach będzie beta-karoten, więc to też jest ważne, żeby w zielonych jest chlorofil, ale też jest wapń. Więc to jest ważne, że przynajmniej 2-3 rodzaje kolorów powinny się w ciągu dnia pojawić. Tłuszcze, tak jak mówiłam wcześniej, przynajmniej jedno źródło kwasów omega-3, no ale wszystkie orzechy, nasiona będą lepszym ogólnie źródłem składników niż na przykład oleje, bo olej to jest tylko tłuszcz, a orzechy, nasiona to jest dodatkowo jeszcze źródło i białka, i składników mineralnych, i witamin. I tak mogą wyglądać posiłki przykładowe, tak jak tutaj widzicie. To jest coś podobnego, co pokazywałam wcześniej, trochę inne. Tak mogą wyglądać posiłki, żeby były dobrze zbilansowane i żeby się składniki dobrze z nich przyswajały. I to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze tylko chciałam dodać, że to jest strona internetowa, która jeszcze nie jest aktywna.